Ta miłość utrwalona została w Jego słowach i w Jego czynach. W szczególny sposób zapisana została w historii narodu, który Bóg wybrał. W tej historii uwolnienie z niewoli egipskiej i droga do ziemi obiecanej zajmują szczególne miejsce. U początku owej drogi znajduje się pierwsza wieczerza paschalna. W czasie tej wieczerzy, jak przypomina nam pierwszy tekst liturgii słowa, zabijany i spożywany był baranek, a krwią jego oznaczane były odrzwia domów. Krew baranka chroniła mieszkańców od śmierci pierworodnych synów. Wiarę taką, iż ten mury przemoczył.